Dzień dobry, zaczynam. A chyba brudna para, chwila. Okej, mam nadzieję, że jest lepiej. Dzień dobry, witam się z wami w nowym vlogu. Dzisiaj jest bank holiday w Anglii, zresztą w Polsce też. Ja właśnie jadę do pracy. Jest godzina 9:07. Chciałam być na 9:00 w pracy, ale mi zeszło dłużej ze śniadaniem i tak dalej, więc zacznę pracę troszkę później, ale to nic, bo ja dzisiaj tylko kilka godzin w pracy. Tak, zabieram ze sobą swoje drugie śniadanie. Zrobiłam sobie smoothieska, banan, mrożone truskawki, mrożone maliny, jogurt grecki, woda, cynamon i miód. Pychotka, mówię wam. A teraz jeszcze na drogę do pracy zabieram swój kolagen. W pracy pewnie wpadnie jeszcze druga kawka, także plan na dzisiaj jest taki, że ja jadę do pracy, potem może wybierzemy się do polskiego sklepu, jak już wrócę, bo mój mąż jest dzisiaj w domku. I co? Aha, chciałam po prostu wam tak powiedzieć, że mam w planie nagrywać przez cały ten tydzień. Ostatnio mam naprawdę sporo pracy i jakoś tak nie miałam czasu, żeby nagrywać i montować, więc stwierdziłam, że w tym tygodniu chciałabym nagrywać takie codzienne vlogi albo łączone, żeby właśnie filmów dla was było więcej. Także mam nadzieję, że się cieszycie na nowego vloga. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi, albo jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, ale jak mówię, ja zbieram się do pracy, no i widzę się z wami troszkę później. Stwierdziłam, że jednak po drodze wskoczę do Kosty, tutaj na drive'a, wezmę sobie kawkę, także teraz wypiję swój kolagen i będę mieć pyszną kawę w pracy. Warto sobie umilać czas. Tak, chciałam was tylko zupdate'ować, że kawa po drodze wpadła. Flat white na owsianym oczywiście. Jakoś mi bardzo smakuje owsiane mleko. Powiem wam, że jest ono dosyć podobne, w sensie smak ma podobny do zwykłego mleka. Natomiast jest takie fajne kremowe, bo jak na przykład migdałowe czy kokosowe, to wiecie, ma już taki bardziej wyraźny smak. Natomiast owsiane właśnie nie, ale jest takie fajne, kremowe. Także polecam wam spróbować jako alternatywę dla zwykłego mleka. Dzień dobry. No, to tutaj. Halo, halo. Okej. Ja wróciłam do domku, jest już troszkę później, jest po godzinie 14. Właściwie jest już chyba po 15 właściwie. Zjedliśmy obiadek. Dzisiaj powiem wam, że zamówiłam sushi, bo jakoś miałam ochotę na sushi. Także tyle mniej gotowania. Chociaż później chciałam przygotować jakieś jedzonko dla mojego męża, bo on jutro wyjeżdża i zobaczymy się dopiero na weekendzie. Ale tak, to już jest. Tak, zamówiłam sushi, przepyszne było. Bardzo, bardzo, bardzo dobre. Dajcie znać, czy lubicie sushi. Ja bardzo uwielbiam z awokado, z łososiem. Coś mi tutaj nie gra z ostrością. Także zjedliśmy sushi. Ja sobie wypiłam jeszcze kawkę i teraz jedziemy do polskiego sklepu. Mój mąż chce coś sobie coś tam kupić, ja też przy okazji. No nie mamy planów jakichś większych. Jest dzisiaj mega ciemno. Naprawdę nie wiem dlaczego. Nie pada deszcz, nie jest jakoś mega pochmurno, ale jest jakoś tak mega ciemno u nas w mieszkaniu, no to masakra. Ale tak, bo coś mi się włosy, nie wiem, już mam taką długość tej grzywki, że nie układa się ona ładnie, ani jak jest tak, ani jak jest założona za ucho. Też taka, wiecie, nijaka długość, ale jakoś dajemy radę. Dobrze, ja się zbieram, bo mój mąż już na mnie czeka. No i myślę, że ja tego vloga będę kontynuować jeszcze jutro, a potem postaram się ponagrywać takie codzienne vlogi. Taki jest plan. Kokosek? Próbuję kokoska, muszę się przełączyć. Mąż ostatnio kupił kokosa i będziemy próbować. Coś mi tutaj ostrość szaleje ostatnio. Wow, nie czuć tak bardzo kokosem, nie? Ale kokos, woda kokosowa, bardzo zdrowa, ale to nie moje smaki. Nie, no tak w sumie, jakby taka woda z wiórków kokosowych,
Okej, okay, jednak czuć ten kokos, ale nie. To nie moje smaki. Wolę wodę z cytryną. Ja jednak zostanę przy herbatce zielonej z miętą. Pokaż tam już pod spodem kokos. Rozwij. A, coś pękło. A uważaj, żeby tam się... Ła, okej, okay, pokaż. Ła, ale fajne. Teraz siedzę jak na wakacjach. Wow, co my tu mamy? Kochani, kochani, robimy kolację. Ale proszę Państwa, co to będzie za kolacja? Obieram Jajka. Mamy pyszny, żytni chlebek z polskiego sklepu. Do tego mamy czerwoną cebulkę, którą robiłam ostatnio. Taką piklowaną. No, powiem Wam, będzie szał. Proszę bardzo, chlebek. Cebula jest już gotowa. Pokazywałam Wam chyba na poprzednim vlogu. Także ja robię kanapki i odezwę się do Was później, bo właśnie pada mi bateria. Okej, okay, proszę Państwa, robimy kanapkę po mistrzostku. Nie ma masła, to nic. Więc użyję takiego sosu. Zaraz Wam pokażę, jak zrobię kanapkę. Jest to ranch sos. Jest przegenialny. Naprawdę, jemy go teraz cały czas, więc daję go na spód. Normalnie użyłabym masła, no ale nie mam, więc tyle kalorii mniej. Ten sos to po prostu jest sztos. Zaraz Wam pokażę. Na to, uwaga, leci szyneczka. Nie mam żadnej sałaty, ale to nic. Leci szyneczka. Na szyneczkę leci jajeczko. Pyszne jajeczko. Powiem Wam, że dawno nie jadłam takich kanapek z Jajkiem. Na to, uwaga, leci ogórasek. Raz i dwa. Na ogóraska wlatuje pomidorek. Pyszne wiosenne kanapki. I uwaga, teraz dałabym ten sos ranch, ale z racji, że już go użyłam. Aha, jeszcze mistrzowski składnik, czyli ta cebulka piklowana. Musicie spróbować. Bardzo fajnie, szybko się robi. Wystarczy dwie cebule pokrojone. Do tego dajemy szklankę octu, szklankę wody, sól, pieprz, kilka ząbków czosnku i cukier. A ja zapomniałam dać cukru, także mam nadzieję, że będzie ok. Pierwszym razem robiłam z cukrem i było spoko. Teraz zapomniałam, ale mam nadzieję, że będzie dobre. Dochoda. Bardzo dobre. Chociaż właśnie nie ma tego słodkiego posmaku, ale to nic. I na to daję srirachę. Do tego wleci jeszcze pieprz. Świeżo zmielony pieprz. I kanapeczki przepyszne. Musicie spróbować. A ja Wam pokażę ten sos, bo jest naprawdę godny polecenia. Mowa tutaj o takim sosie z Tesco. Ostatnio był na jakiejś promocji, więc go skubnęłam. A to jest już drugie opakowanie, bo jest naprawdę przepyszny. Jest to ranch. Był jeszcze dostępny chyba włoski, ale tam tego nie próbowałam. Ale ten jest naprawdę świetny. I właśnie mi ostatnio bardzo smakuje ten sos w połączeniu z tą cebulą marynowaną i ze srirachą. Do tego warzywka, kanapka z marchewką, papryką, bateria mi mruga. Musicie spróbować, jest przegenialne. Jeżeli znajdziecie tylko w swoim Tesco, polecam z całego serducha. A ja zabieram się za moją pyszną, kolorową, wiosenną kolację. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj jest, co dzisiaj jest? Wtorek? Tak, wtorek. Ja właśnie skończyłam pracę i wracam do domku. Po drodze zahaczyłam o Waitrose i po prostu jestem taka głodna, że kupiłam sobie coś, co bardzo Wam polecam. Pokażę Wam. Jest to takie... Ciasteczko.
ciastko francuskie z wiśniami w środku, a na wierzchu jest taki lukier i migdały. I tylko jak o tym mówię, to cieknie mi ślinka na samą myśl. Jest to przepyszne, warte grzechu. Także myślę, że to zjem, zanim wrócę do domu. W domu może wpadnie jakaś kawka. Muszę zabrać za edycję vloga. Ale... Bajka. Niesamowite jest. Pyszne. Jeżeli mieszkacie w Anglii i macie gdzieś po drodze Waitrose, to sobie to kupcie. To jest przepyszne, naprawdę. Dobra, ja wracam do domu, robię sobie kawę i jem dalej moje ciastko. Także widzę się z wami za chwilę. Okej, dzień dobry, witam się z wami już tak, jak przystało na powitanie się. Jest godzina 17:48. Coś mi dzisiaj włosy się nie układają. Ostatnio mnie strasznie denerwuje już ta grzywka, a właściwie eks-grzywka, bo ona już jest tak długa, że grzywką już nie jest, ale nie jest też jakąś taką normalną, normalną wielkością, długością, przepraszam, za wiadomość. Więc taka, wiecie, nijaka denerwująca wręcz. Więc wróciłam z pracy i w sumie zauważyłam, że ten vlog jak dotąd jest takim zlepkiem z kilku dni. Czy tutaj nie ma ostrości? Jest jakby takim zlepkiem z kilku dni, ale stwierdziłam, że w sumie takie vlogi też nie są złe, bo wiecie, nie nagrywam na siłę jednego dnia czy popołudnia po pracy, tylko właśnie wrzucam wam takie rzeczy, które chciałabym, żeby we vlogu były, a nie wypełniam tego vloga na siłę. Także mam nadzieję, że taki vlog wam się spodoba i stwierdziłam, że spróbuję teraz właśnie może takiej formy, że będę nagrywać po pracy, czy jak będzie się działo coś ciekawego, a nie, wiecie, konkretnie się trzymać takiej ramy czasowej, że o tego dnia nagrywam, bo nieraz już tak było na przykład, że było coś fajnego, albo nie wiem, przyszliśmy gdzieś na jakąś randkę, jakieś dobre jedzonko zrobiłam, albo wiecie, coś ciekawego, ale ja wam tego nie nagrałam, bo akurat tego dnia nie nagrywałam vloga i nawet mój mąż mi mówi, o nagraj sobie to, ja mówię, nie, spoko, dzisiaj nie nagrywam. No więc spróbujemy może pójść właśnie w taką stronę, żeby wam pokazywać coś, co fajnego się dzieje, ciekawego, a aniżeli właśnie trzymacie takiej stricte ramy czasowej, że o, dzisiaj nagrywam i wiecie, na siłę wypełniam czas na antenie. Tak, wróciłam z pracy, zrobiłam sobie kawę, zjadłam ten gluten. Powiem wam, że ostatnio jakoś tak zdrowo jem i trzymam się posiłków bez podjadania, natomiast chyba zbliżają mi się babskie dni i właśnie dzisiaj mam ochotę na gluten, na tą drożdżówkę konkretnie. Wczoraj widziałam ją chyba u kogoś też na YouTube, także dlatego mi się zrobiła taka mega ochota. Więc... więc co? Więc właśnie sobie musiałam kupić. Ale tak, przychodzę do was, żeby wam coś pokazać i coś powiedzieć. Może wam pokażę, co ostatnio zamówiłam. W sumie zamówiłam kosmetyki z takiej strony make-up. Wydaje mi się, że jest to strona z polskimi kosmetykami, bo było tam dużo jakby polskich kosmetyków w Anglii. I ja chciałam zamówić sobie ten balsam bardzo słynny z Mokosz, balsam brązujący do ciała, ale w ogóle jakoś przez przypadek totalnie kliknęłam nie ten produkt, co chciałam, i zamówiłam masło do ciała i nie jest to masło koloryzujące, bo wiecie, wiecie, ja mówię o tym balsamie takim bardzo popularnym, który robi za samoopalacz, taki naturalny samoopalacz, i on też jest właśnie z pomarańczą i z cynamonem. No, ale po prostu zamówiłam ten produkt przez przypadek. Jest to masło do ciała,
również z Halo Ostrość, ale mówię tutaj o tym produkcie. Jest to po prostu masło do ciała. Halo Ostrość, wrócisz? Nie wrócisz. Wracaj. Okej. Tak, jest to po prostu masło do ciała z pomarańczą i cynamonem. Już go używałam. To po prostu pachnie tak niesamowicie, jak taka czekoladka z pomarańczą. Naprawdę jest super. Nie jest to ten produkt, który chciałam, ale w sumie chciałam też sobie kupić masło do ciała, więc to też właśnie zaczęłam używać. Jestem bardzo zadowolona, jak to pachnie i fajnie się to masełko rozpuszcza na dłoniach. Smarowałam sobie nóżki, także bardzo fajny produkt, ale jednak jest to nie to, co chciałam, więc zamówiłam sobie już ten balsam również. Czekam właśnie na przesyłkę. Oraz ostatnio też skończyły mi się moje ulubione perfumy i w ogóle większość moich perfum się skończyła. Także polowałam na moje klasyki, na mój ulubieniec, czyli Sea od Giorgio Armani. I jakaś taka regularna cena to jest za 100 ml to jest około 100 funtów, także dość dużo. No a właśnie na tej stronie był jakby taki zestaw prezentowy, gdzie było 100 ml perfum, balsam do ciała oraz jeszcze taki mały flakonik perfum 15 ml również Sea. I uwaga, zapłaciłam za to 70 funtów, także uważam, że bardzo dobra cena, bo rzadko właśnie ten Sea klasyczny jest aż na takiej promocji, chyba nigdy. Miałam go również na swoim ślubie. Także bardzo się cieszę, że właśnie udało mi się kupić w tak dobrej cenie. Dobrze, także to zostaje. To jest to. Pokazałam wam moje zakupy, ale przychodzę do was tutaj, żeby wam powiedzieć. W ogóle muszę napić się tej... Muszę się napić tej kawy, bo zaraz mi wystygnie. Jak ja się całkiem rozgadam. Okej. Tak, przychodzę do was, żeby wam powiedzieć o moim challenge'u na maj. Dzisiaj jak to nagrywam jest 3 maj, widzicie to kilka dni później, ale postanowiłam sobie, nie tak wiecie, z dnia na dzień, tylko już no, kilka tygodni wcześniej, że zrobię sobie taki challenge w miesiącu maju i w maju nie kupię nic dla siebie z takich rzeczy, których nie potrzebuję. Typu dekoracje do domu, jakieś przyrządy w kuchni, typu miseczki, kubeczki i inne duperele. Typu ubrania, kosmetyki, chociaż rzadko sobie kupuję kosmetyki. Wiecie, po prostu będę wydawać pieniążki tylko na to, co jest niezbędne, czyli jedzenie przede wszystkim, ewentualnie paliwo i nie wiem, jakieś lekarstwa ewentualnie. Ale tak to nic nie kupuję sobie, czyli jest to miesiąc bez wydawania pieniędzy na przyjemności, w sensie, wiecie, dla samej siebie, czyli bez ubrań, bez żadnych dodatków do domu, nic. Także dobrze mi idzie, jest 3 dzień, ja nie kupiłam nic, zobaczymy jak mi pójdzie z pozostałym okresem w maju, zobaczymy. Także mówię, że z tego challenge'u zwolnione jest jedzenie i takie niezbędne rzeczy typu właśnie paliwo. Ale jeżeli chodzi o ubranie, dodatki do domu i tak dalej, to nie kupuję nic. Także taki sobie challenge postawiłam w tym miesiącu sama przed sobą. Możecie się dołączyć, zapraszam bardzo serdecznie do dołączenia do mnie. I jak tak jak mówię, jest 3 dzień i idzie mi ok, ale jeszcze prawie cały miesiąc przed nami, więc nie będę się tutaj chwalić. Tak, i właśnie jeszcze chciałam wam wspomnieć, że chciałam sobie kupić kilka rzeczy i polowałam na nie, więc zamówiłam je jeszcze w kwietniu. Także teraz częściej nagrywam dla was. Jeżeli będę wam pokazywać jakieś paczki, to te paczki zamówione były w kwietniu. Tak, mamy maj, w maju nie kupuję nic, natomiast pod koniec kwietnia tak zrobiłam, że zamówiłam sobie to, co chciałam w kwietniu, ale mniejsza z tym.
W każdym razie, jeżeli wam będę pokazywać jakieś paczki, a czekam na kilka fajnych rzeczy, to właśnie, żebyście wiedzieli, że te paczki były zamówione w kwietniu. Tak, ale właśnie zamówiłam fajne rzeczy, ale to ja będę wam pokazywać na bieżąco. Właśnie chyba dzisiaj przyszła jedna paczka do mojej pracy, ale nie mogłam jej znaleźć, także pewnie jutro ją zgarnę. Te kosmetyki również zamówiłam w kwietniu jeszcze. Dobrze, rozgadałam się tutaj ładnie. Ja wyłączam się, piję kawę, zabieram się za edytowanie vloga z Londynu. Mam tam mnóstwo materiału. Poprzedni vlog, także zapraszam. Teraz właśnie staram się, żeby te vlogi były bardzo na bieżąco. Dzisiaj jest 3 maj, a ten vlog jest z 1. I mam nadzieję, że pojawi się dla was jutro, czyli 4. Także mam nadzieję, jeżeli uda mi się zedytować, a jeżeli nie, to no jakoś w tym tygodniu, także kilka dni później. Dobrze, ja się rozłączam i zabieram się właśnie do montażu. W międzyczasie będę pić kawę i sobie coś oglądać, także widzę się z wami później, bo dzisiaj, bo ten vlog, który oglądacie, będzie jeszcze z dnia dzisiejszego, a jutro mam nadzieję, że zacznę nagrywać kolejnego. No chyba, że stwierdzę, że nie mam dużo materiału z dnia dzisiejszego i poprzednich, no to będę go kontynuować, ale dobra, rozgadałam się, także kończę i widzę się z wami później. Okej, zabieramy się za zdrowy deser, ala zdrowy deser. Ostatnio widziałam, ktoś na YouTubie pokazywał taki bardzo fajny pomysł. Wydaje mi się, że z TikToka ogólnie to jest zaczerpnięte, ale chodzi mi o daktyle z masłem orzechowym w czekoladzie, takie zdrowe czekoladki. I właśnie wydało mi się, że to jest mega pyszne, no i proste do zrobienia. Powinnam użyć ciemnej czekolady, ale mam tutaj jeszcze zająca od Wielkanocy, także po prostu użyję go, żeby się nie zmarnować, także zmarnował. Nie mam mikrofalówki, ale tak to normalnie możecie roztopić czekoladę w mikrofalówce. Ja roztopię w kąpieli wodnej. Mam tutaj daktyle, czy ja powiedziałam migdały przedtem? Chodziło mi o daktyle w każdym razie i kupiłam właśnie takie fajne, duże w Waitrose. Już zjadłam jednego, naprawdę są przepyszne. No i właśnie fajnie, że są takie, wiecie, duże, a nie takie małe pierdółki. Kurde, coś mi z tą ostrością. Zobaczcie, naprawdę spore są. I teraz rozetnę je jakby tak z jednej strony. Dam właśnie masło orzechowe, to z Meridian jest bardzo, bardzo dobre, jakby co. No i właśnie to wszystko obtoczę w tej roztopionej czekoladzie i włożę na chwilę do zamrażarki, także do dzieła. Czekoladę roztopioną, super się roztopiła. Wolałabym, żeby była gorzka czekolada, ale tak jak mówiłam, chciałam, żeby ten królik się zmarnował. Tutaj mam właśnie nadziane daktyle, zamknęłam je trochę. Wydaje mi się, że możemy ten deser nazwać takim zdrowym Reese's. Gdyby nie ta czekolada, to naprawdę by było super, no ale następnym razem, jeżeli mi posmakują, to zrobię z gorzką czekoladą, ale w każdym razie super fajne, duże daktyle, w środku masło orzechowe. No i właśnie będziemy teraz to obtaczać w tej czekoladzie i potem wrzucę właśnie na chwilę do zamrażarki. W tym czasie ja skoczę pod prysznic, a później spróbujemy, jak ten fajny deserek nam wyszedł. Ale powiem wam, że wydaje mi się, że to będzie pycha. Dobra, trochę mi tutaj kapie czekolada, ale to nic. Pogoda.
po prostu to rzucę. No dobra, moje daktyle są skończone. Ta czekolada, wiecie, trochę się rozlewa, ale to nic. Wrzucam teraz do zamrażarki, żeby zastygły. Tak jak mówię, lecę pod prysznic i potem właśnie spróbujemy, jak one wyszły. Powiem wam, że mam ochotę nasypać tutaj kokos, wiórki kokosowe na górę, ale nie tym razem, spróbujemy taką wersję. Powiem wam, że już mi ślinka cieknie. Okej, okay, wyciągłam nasze czekoladki z zamrażarki. Fajnie się zastygły, także próbujemy. Mogłam dać papier do pieczenia. Skojarzyłam to zaraz po włożeniu do zamrażarki. No bo teraz mam problem, żeby je odczepić, także no trudno. Trochę mi się czekolady zostało, ale to nic. Zobaczcie, wyglądają jak takie śliwki w czekoladzie. Okej, okay, próbujemy. Okej, okay. Jestem gotowa. Wydaje mi się, że będzie to pychota, ale spróbujmy. O kurde. Bomba. Powiem wam, że to jest super, ale dla mnie za słodkie, bo daktyle, coś mi tutaj ostro znikła. Daktyle bardzo ostre. Ostre? Ostrość jest nieostre. Daktyle bardzo słodkie. I ta czekolada, wiecie, taka mleczna, też słodka. Masło orzechowe genialne w środku, ale zróbcie sobie tylko właśnie z gorzką czekoladą, nie słodką, bo są trochę mulące przez tą mleczną czekoladę, ale ogólnie 10 na 10. Naprawdę fajna przekąska, gdyby właśnie zamienić mleczną czekoladę na gorzką. Mamy fajny, zdrowy deser, zdrową przekąskę. Powiem wam, aż naprawdę rewelacja. Można by do środka wrzucić jeszcze na przykład kawałek banana, jak macie właśnie takie duże daktyle. Naprawdę super, polecam. Tyle właśnie, że z gorzką czekoladą. Do jutra. Dzień dobry, dzień dobry. Chyba nie powinnam tego mówić, bo wczoraj zapomniałam się z wami pożegnać, także chciałam tylko podziękować wam za oglądanie tego vloga i zaprosić was do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jesteście tutaj nowi. Ja zaraz zabieram się za nagrywanie kolejnego vloga, mam już kolejny dzień. Dajcie mi znać w komentarzu, czy wy robicie sobie jakieś wyzwania na ten miesiąc albo na ten rok, czy jakieś macie postanowienia. Ja już czwarty dzień dzisiaj trzymam się właśnie postanowienia, żeby nic nie kupować dla siebie. Tak, także dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. My widzimy się już w kolejnym vlogu, a ja właśnie, tak jak mówię, zabieram się za nagrywanie kolejnego vloga. Buziaki! Do zobaczenia. Pa!